Jeden z najbardziej charakterystycznych i widocznych z daleka punktów ziemi wodzisławskiej, hałda Szarlotta w Rydułtowach, wkrótce stanie się wizytówką miasta. Rydułtowy zainaugurowały dziś projekt Szarlotta Peak, którego celem jest właśnie znalezienie pomysłu na zagospodarowanie kopalnianej pozostałości. Szarlotta Peak. Tak nazywa się projekt, w ramach którego poszukiwane są pomysły na zagospodarowanie rydułtowskiej hałdy powstałej w wyniku działalności tamtejszej kopalni. W tym pomyśle biorą udział m.in. studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, a wśród nich Michał Pośpiech, rydułtowik. Chyba dobrze, że miejsce, projekt, wybór lokalizacji związany jest z miejscem, w którym się mieszka. Jest to miejsce, które człowiek zna, w którym się wychowywał, w którym obcuje. I w pewien sposób można wtedy poznać to miejsce od całkiem innej strony. Od strony takich różnych ciekawostek, analitycznego spojrzenia. W ramach Szarlotty Peak prezentowane będą prace, które być może nigdy nie zostaną zrealizowane, choć niewykluczone, że staną się bazą pomysłów na nowe życie pokopalnianych pozostałości. Tym bardziej, że akurat Szarlotta dla Rydułtów jest punktem o sporym znaczeniu. My już od 2007 roku próbujemy tę Szarlottę tak wyeksponować, żeby ona w świadomości rydułtowików nie była ciężarem, a była symbolem, była ozdobą, była historią, ale była także przyszłością. I jeśli młodzi ludzie tak na to patrzą, to my się z tego ogromnie cieszymy. Jednak Szarlotta Peak to jedynie fragment większego projektu pod nazwą Do Rydułtów czas zajrzeć. Zakrojone na cały rok przedsięwzięcie ma promować miasto pod kątem ciekawych wydarzeń, miejsc i mieszkańców. Dość często ludzie z zewnątrz myślą sobie, że gmina śląska to jest gmina czarna od węgla, brudna od sadzy i od dymu. A okazuje się, że nasze gminy, wszystkie tu sąsiednie, chociażby te, które skupiły się przy tym projekcie Szarlotta Peak, wcale takie nie są, bo jak spojrzeć na zdjęcia z lotu ptaków, to przecież u nas jest bardzo dużo zieleni. Jakiej zieleni? To nie są lasy, które sobie rosną. To jest efekt naszej troski o zieleń. Niewykluczone, że wkrótce i Szarlocie poświęcone zostanie bardzo dużo troski.